Po spotkaniu z przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, przewodniczącym Pawłem Suskim, cieszę się, że posłowie wychodzą z nowelizacją przepisów, w ramach której to zmiany zostały przyjęte wszystkie wnioski de lege ferenda o konieczności zmian przepisów prawa, które wskazał w swojej kontroli NIK. Czipowanie zwierząt, które umożliwi śledzenie ich losów. Dopiero po pozytywnej decyzji inspekcji weterynaryjnej i po spełnieniu wszystkich warunków możliwość prowadzenia schroniska dla zwierząt. Umowa z firmami wyłapującymi zwierzęta musi być skonstruowana w sposób, który precyzyjnie wskaże schronisko, do którego trafia zwierzę, żeby nie było zjawiska wyłapywania ich donikąd, za którym wszyscy wiemy, co się kryje. W umowach zaś ze schroniskami musi być zagwarantowany wpływ na odpowiednie warunki opieki nad zwierzęciem oraz realizowanie skutecznego nadzoru nad tą placówką przez gminę, która z nią podpisała umowę. I wyjątkowo ważne, gminny program ochrony nad zwierzętami musi mieć moc prawa miejscowego, uchwalonego uchwałą Rady, która wtedy przestaje być deklaracją woli, a zaczyna być obowiązującym przepisem. Te wszystkie wnioski z kontroli NIK-u, jak realizowana jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami, znalazły się w nowelizacji przepisów przygotowanej przez posłów z parlamentarnego zespołu. Ale pamiętajmy, najlepszy pomysł legislacyjny staje się prawem dopiero w momencie jego uchwalenia przez parlament. Dlatego rozmawiałem z marszałkiem Sejmu i Senatu o potrzebie szybkiej realizacji wniosków NIK-u. Miejmy nadzieję, że dzięki temu poprawimy warunki opieki nad zwierzętami w Polsce.